pomysł zrodził się po prostu z inicjatywy rodziców, którzy chcieli spotkań ze specjalistami, chcieli spotkać się z profesjonalistami w dziedzinach pedagogiki, psychologii, często laktacji. Także jak najbardziej chcieliśmy sprostać tym oczekiwaniom tarnowskich rodziców. Tarnów jest przyjazny mieszkańcom, mamom, ojcom, dziadkom, babciom, ale przede wszystkim dzieciom. Proszę zobaczyć, jakie tłumy, nieprzebrane tłumy przychodzą do odnowionego, można powiedzieć na nowo zbudowanego ogrodu jordanowskiego. Ale zajmowanie się dziećmi to nie tylko zabawa z nimi, to również edukacja, to odpowiedzialność za ich przyszłe życie. Druga konferencja Być Rodzicem dotyka ponownie różnorodnych tematów. Pierwszy temat dotyczy odżywiania noworodka, drugi prawidłowego fizjologicznego snu dzieci. Panel ten ma przybliżyć rodzicom, co jest normą, a co powinno ich niepokoić, jeśli chodzi o odpoczynek swoich dzieci. Kolejny panel dotyczy emocji rodziców, jak i dzieci i wpływu tego emocji na wychowanie dzieci. Kolejny panel jest panelem takim fizjoterapeutycznym, połączonym z integracją sensoryczną, gdzie będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak rodzic może nie przeszkadzać dziecku w rozwoju, jak wspierać jego prawidłowy rozwój. I ostatni panel dotyczy współczesnej roli ojca. Na pewno wybór karmienia jest takim ważnym w życiu wyborem. Mama jest w tym temacie wolna, może podjąć tą wolną decyzję. Natomiast jeśli wybiera tą drogę karmienia naturalnego, a większość kobiet chce pójść tą drogą, wtedy dzieje się dużo dobrego dla dziecka, dla mamy, dla dziecka tu i teraz, ale nie tylko, bo wiemy, że karmienie piersią wpływa na zdrowie dziecka od pierwszej chwili jego życia.